Witam ponownie, Adrian Stankowski. To są Wolne Głosy w Telewizji Republika. Moim Państwa gościem jest pan dr Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki. Witam serdecznie, panie wojewodo. Dzień dobry. Panie wojewodo, dzisiaj rzecznik ministra zdrowia, pan Andrusiewicz, powiedział, że mamy 60, a w województwie mazowieckim 40% wzrosty zachorowań na COVID-19. To jest pokłosiem tego nowego wariantu nazywanego Omikron. Wczoraj pan minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że prognozy takie średnie przewidują 60 nawet tysięcy zachorowań dziennie w Polsce, a w pesymistycznym wariancie nawet 140. Jak Mazowsze jest przygotowane na tę kolejną falę zachorowań? Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że używa pan cały czas określenia zachorowania, podczas gdy tak naprawdę mamy na myśli zakażenia, potwierdzone zakażenia. To nie zawsze jest jednoznaczne i muszę powiedzieć, że jeżeli mówić o przygotowaniach do stawienia czoła tej piątej fali, no to my jednak koncentrujemy się przede wszystkim na zachorowaniach i to tych zachorowaniach najcięższych, wymagających hospitalizacji. I taką dobrą wiadomością na tle tej złej wiadomości o nadciągającej fali zakażeń jest to, że na razie, jeżeli chodzi o liczbę osób wymagających hospitalizacji, to wzrostu nie ma, co nawet wręcz odwrotnie. Od kilku tygodni jest wyraźny spadek i ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sytuację obłożenia łóżek, tak jak my w tym żargonie to nazywamy, no to mamy ciągły spadek i w tej chwili nawet jest na tyle komfortowa sytuacja, że możemy sporo łóżek, które były dotychczas zajmowane przez pacjentów covidowych, uwalniać dla pacjentów z innymi chorobami. To jest bardzo istotne, no bo chodzi o to, żeby służba zdrowia, ta niecovidowa, także pracowała. I no tak właśnie jest. Natomiast oczywiście jesteśmy przygotowani na to, że w związku z tą falą zakażeń jednak wtórna fala, mniej więcej 10 dni, 2 tygodnie później, będzie następować również w zakresie tej liczby osób wymagających hospitalizacji, ale no, pierwsze doniesienia dotyczące Omikrona dają nam troszeczkę nadziei, że ta fala będzie jednak mniejsza, proporcjonalnie przynajmniej, niż w przypadku tych poprzednich wariantów wirusa. Krótko mówiąc, że duża liczba osób będzie po zakażeniu albo bezobjawowa, albo będzie chorować na tyle łagodnie, że będą mogli być leczeni w domu. A czy będzie konieczność uruchomienia szpitali tymczasowych na Mazowszu? Szpitale tymczasowe na Mazowszu, jest ich aż 8, cały czas funkcjonują i właśnie można powiedzieć obecne podejście do tej właśnie fali jest takie, żeby przede wszystkim pacjenci z COVID-em byli leczeni właśnie w tych szpitalach po to, żeby można było oszczędzać te niecovidowe oddziały, tak żeby mogły leczyć pacjentów z innymi chorobami. I tak właśnie dzieje się teraz. Można powiedzieć, że mimo, że mamy stosunkowo niewiele osób w hospitalizacji, no niewiele to jest na dzisiaj około 1600 osób na Mazowszu, więc to jest nadal duża liczba, to staramy się koncentrować, żeby te osoby na tym, żeby te osoby, które mogą być leczone w szpitalach tymczasowych, właśnie tam były kładzione, tak żeby oszczędzać szpitale, które no, po prostu mogą w tym czasie poświęcić się leczeniu pacjentów z innymi chorobami. I no, na razie to się udaje. W pierwszej kolejności również będziemy wypełniać te szpitale tymczasowe, a jeśli nie będzie to wystarczające, to wówczas mamy przygotowanych no w sumie aż około 4000 miejsc, które mogą być stosunkowo szybko udostępnione dla pacjentów covidowych w tych pozostałych szpitalach, w tych szpitalach regularnych. No a gdyby ta fala była wyjątkowo wysoka, to nawet ponad 6000 łóżek na Mazowszu może funkcjonować jako łóżka covidowe. Także jesteśmy przygotowani, można powiedzieć, wszyscy zarządzający szpitalami wiedzą o tym, że takie plany w stosunku do ich szpitali
istnieją i jeżeli będzie taka konieczność, to będziemy po prostu te oddziały przekształcać w oddziały covidowe. Panie doktorze, może tym razem takim tytułem się zwrócę. Wielu lekarzy podkreśla zajmujących się COVID-em, że no, sytuację komplikuje fakt zbyt późnego zgłaszania się pacjentów po pomoc lekarską, zbyt późnego zgłaszania się do szpitali. Co jest powodem takiego stanu rzeczy i jak to zmienić? Ja bym powiedział i tak, i nie. Generalnie to lekarz powinien decydować o tym, czy pacjent wymaga leczenia szpitalnego, czy nie. Istnieją stosunkowo proste wytyczne, proste testy do tego, żeby oceniać, czy dana osoba wymaga wsparcia szpitalnego, przede wszystkim tlenoterapii, bo można powiedzieć, że głównym lekiem, jeśli chodzi o pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby COVID-19, to jest właśnie tlen. I takim prostym urządzeniem, które no w zasadzie można powiedzieć dzisiaj już wszyscy o nim wiedzą, że istnieje, to jest pulsoksymetr. Takim pulsoksymetrem warto, żeby posługiwać się właśnie dla oceny, czy pacjent zakażony wirusem, a jeszcze będący w domu, wymaga no po prostu bardziej intensywnego leczenia. Wydaje mi się, że takim generalnym zaleceniem to powinno być jednak przede wszystkim kontaktowanie się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu. Lekarz rodzinny powinien zbadać pacjenta i ocenić sytuację, czy dana osoba zakażona COVID-em może pozostać w domu i leczyć się w domu, czy też wymaga hospitalizacji. To właśnie lekarz powinien o tym zdecydować, najlepiej w kontakcie bezpośrednim, no także przy użyciu właśnie tych testów. No i tego testu pulsoksymetrycznego, czyli który mówi o tym, jakie jest nasycenie tlenem organizmu człowieka. No i wówczas bezwzględnie należy stosować się do zaleceń tego lekarza. Także można powiedzieć, najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o omikrona, to duża część pacjentów może pozostawać w leczeniu domowym, ale o tym, czy można, czy też nie, to powinien zadecydować każdorazowo lekarz. Lepiej, żeby tego nie zatrzymywać do takiej decyzji laików, którzy po prostu na tym się nie znają, bo rzeczywiście samo takie samopoczucie własne nie zawsze jest dobrym wskaźnikiem tego, na ile poważnie chorujemy, więc no, ten kontakt z lekarzem bardzo bym rekomendował każdemu. Panie wojewodo, widzimy tutaj obrazki ze szczepień. To właśnie jest pulsoksymetr, jakby ktoś nie wiedział, bo teraz właśnie na tym obrazku widać, jak na palcu zakłada się taki mały aparacik, który pokazuje, jakie jest nasycenie tlenem organizmu. To prawda, to akurat jest pulsoksymetr, ale wcześniej widzieliśmy szczepienia, które w Polsce no, nie najlepiej poszły. 55 mniej więcej procent Polaków. Wejdę panu w słowo, bo pan używa czasu przeszłego, a my przecież mamy na Mazowszu stale czynnych 1000 punktów szczepień. No i na szczęście jest spora grupa ludzi, to jest mniej więcej 25-35 tysięcy osób dziennie, które jednak się szczepią, więc no wszyscy ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, to naprawdę jedna chwilka i mogą się zaszczepić. Właśnie o to chciałem zapytać, jak idzie ta akcja, ale może uszczegółowię, postawię inaczej pytanie. Jak idą szczepienia tych najmłodszych, którym dopiero teraz, niedawno otwarto możliwość szczepienia, czyli dzieci od 5 do 12 roku życia? Panie redaktorze, no niestety jest tak trochę, że jeżeli rodzice mają wątpliwości co do szczepienia siebie samych, no to również ze szczepieniem dzieci w ich przypadku jest kiepsko. Więc ja mogę tylko powiedzieć, dla wszystkich grup, które są kwalifikowane do szczepień, zarówno tych najstarszych, młodych dorosłych, kobiet planujących ciążę, no, a także dzieci właśnie od 5 roku życia, szczepionka jest na tyle bezpieczna, że możemy bez wątpliwości skorzystać z tego i bardzo to rekomenduję, bo faktycznie w kontekście tego, czy fala będzie większa czy mniejsza, jeżeli o tym rozmawiamy, no to trzeba brać pod uwagę przede wszystkim jedną rzecz. Im więcej osób zaszczepionych, tym ten wirus po prostu gorzej się rozprzestrzenia, a przede wszystkim, i to jest można powiedzieć potwierdzone w sposób no, bezdyskusyjny, no niestety większość osób chorujących ciężko
tych, które wymagają pobytu w szpitalu, a szczególnie tych, które wymagają leczenia respiratorem, no i niestety zgonów z powodu COVID-u, to są osoby niezaszczepione. I tutaj nie ma co dyskutować z faktem, który jest właśnie taki. Po prostu jedynym lekarstwem na to, żeby zabezpieczyć się przed tymi właśnie ciężkimi powikłaniami, jest szczepienie. Nie znamy żadnego innego sposobu. 78%, jak powiedział rzecznik ministra zdrowia, dzisiaj 70 osób, które nie poradziły sobie z COVID-19, to osoby niezaszczepione. Panie wojewodo, ja teraz o szczepieniach, tylko trochę innych, bo oto się mamy na Mazowszu problem ze wścieklizną. I co, trzeba szczepić psy i koty, panie wojewodo? Tak, no od roku mamy powrót choroby, której dosyć długo tu nie było. Prawie 20 lat nie było przypadków wścieklizny rejestrowanych, a w ciągu roku nazbieraliśmy ich 110. No i niestety dotyczy to nie jakichś głębokich lasów, ale bardzo często terenów zamieszkałych wspólnie przez zwierzęta i ludzi. Mam na myśli tutaj zwłaszcza pogranicze miejscowości, gdzie żyją ludzie, a także zwierzęta, które ludzie hodują. Przede wszystkim mówię tutaj o psach i kotach. I to dotyczy, może to kogoś zaskakiwać ciągle, także takich aglomeracji jak Warszawa czy Radom, czyli dużych miast. No ale także można powiedzieć, cały pas powiatów właśnie między Warszawą i Radomiem też jest zajęty. Mamy przypadki wścieklizny. Przede wszystkim u lisów, ale także u innych zwierząt, takich jak jenoty, kuny, nietoperz, no, a nawet sarna. No i niestety również te zwierzęta domowe, to znaczy zarówno psy, jak i koty. Efektem tego niestety jest również to, że zidentyfikowaliśmy cały szereg bardzo ryzykownych kontaktów człowieka ze zwierzętami, które mogły być chore, w efekcie czego aż 500 osób zostało zakwalifikowanych do szczepienia przeciw wściekliźnie. Tutaj nie ma żartów, bo to jest choroba, która można powiedzieć praktycznie w 100% jest dla człowieka śmiertelna. Więc jedynym sposobem uchronienia się przed tym jest po pierwsze unikanie kontaktu ze zwierzętami dzikimi, również takimi, które no, wiele osób kierując się dobrym sercem chciałoby ratować, bo wyglądają chore, potrącone przez samochód. Absolutnie tych zwierząt nie wolno dotykać, nie wolno się do nich zbliżać. W każdym takim przypadku należy zadzwonić na 112 i poinformować o fakcie przebywania gdzieś takiego zwierzęcia, ale również właśnie szczepienie zwierząt domowych. No psy od dawna, wszyscy właściciele wiedzą, że obowiązkowo należy szczepić. No i na terenach zagrożonych, czyli właśnie można powiedzieć duża część wschodniej Warszawy, także po zachodniej stronie Wisły, Wilanów, no i powiaty takie jak Wołomiński, Otwocki, Garwoliński, Kozienicki, Radomski, no i wreszcie właśnie miasto Radom. To są obszary, gdzie zarządziłem także szczepienie kotów, które niestety bardzo często wałęsają się bez kontroli swoich właścicieli, no i przez to mogą być śmiertelnym zagrożeniem dla człowieka. W związku z tym na tych terenach także jest w tej chwili obowiązek szczepienia kotów. Przypominam tylko, że zarówno psy, jak i koty obowiązkowo należy szczepić od 3. miesiąca co roku. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem Wolnych Głosów Telewizji Republika był pan dr Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki. Kłaniam się, panie wojewodo. Dziękuję za jeszcze raz. Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Wolne Głosy Zagranica.